Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Chciałam Wam pokrótce pokazać nową funkcję, jaka jest dostępna na stronie Dotera Everyday EU. Myślę, że wielu z Was z niej chętnie skorzysta wraz z pewnymi informacjami, więc zaraz udostępnię Wam mój ekran. Momencie, gdzie to jest tutaj. Większy sobie troszkę. Słuchajcie, wchodząc na stronę doteraeveryday.eu, tutaj na górze jest ten adres, pojawiła się nowa zakładka Leadership, czyli przywództwo. Jeszcze raz Wam pokażę, może ktoś, kto nie zna języka angielskiego, będzie chciał skorzystać tutaj w przeglądarce Chrome, w prawym górnym rogu są takie kwadraciki, możliwość przetłumaczenia tej strony i można przetłumaczyć ją na język polski i na pewno będzie dla Was bardziej zrozumiałe to, co tam jest napisane. Więc leadership po angielsku, przywództwo po polsku. Wchodząc czy naciskając na ten wybór, mamy takie trzy możliwości. Jest wsparcie lidera, poznaj naszych liderów i comiesięczne wezwania do przywództwa. Chodzi o to, że tutaj są nagrane comiesięczne szkolenia, leadership call, czyli w tłumaczeniu na polski połączenia przywódcze, gdzie są podane takie półgodzinne, nieco dłuższe, nagrane zoomy z kierownictwem Dotery w Europie. Ja miałam przywilej tłumaczyć to nakładając głos i niedługo powinny być one opublikowane w języku polskim. Wydaje mi się, że są tam bardzo ciekawe informacje, więc zachęcam Was do przesłuchania tego wtedy, kiedy możecie. Ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć o tym przywództwie. W pierwszej zakładce jest wsparcie lidera. I zwróćcie uwagę, tutaj każdy kraj jest zaznaczony innym kolorem i te kolory mają swoje odbicie później u odpowiednich osób. To znaczy, że na przykład tutaj naszym krajem, Polską, mamy takiego swojego account managera, Lubomira Panaczkowa i generalnie account manager jest to osoba, która jest takim wsparciem, pomocą dla osób, które mają stopień silver, srebro i wyżej. Natomiast dla osób, które są poniżej tych rang, jest tutaj dla naszej obsługi Oliver Sabonia. I Olivera większość z nas zna. On przyjeżdża do nas, jak jest trasa doterowa w Polsce, więc jeżeli macie jakiekolwiek sprawy związane z funkcjonowaniem dotery, jeżeli chcecie zapytać o możliwości przeniesienia, jeżeli macie jakieś problemy ze zrozumieniem planu kompensacyjnego i ktoś nie może Wam tego wyjaśnić, to w różnych takich kwestiach możemy kontaktować się z Oliverem. Tutaj jest jego adres e-mailowy i Oliver bardzo chętnie wszelkich informacji nam udzieli. Więc myślę, że to bardzo fajne tutaj narzędzie dla nas, dla osób, które budują dotera, narzędzie wsparcia. Więc korzystajcie z niego i czerpcie z tych informacji. Życzę Wam, jeszcze jest tutaj na tym, w tej części Meet Our Dotera Leaders, poznaj naszych liderów europejskich. Widzicie, że są tutaj różne odznaki i pewnie osoby, które w nich
które osiągnęły dany status w Doterze, ale jest również Dotera Ranks Overview, czyli jakie mamy opisy poszczególnych rang, jakie są wymagania, żeby je osiągnąć, jak również jest tutaj informacja na temat Europejskiego Klubu Założycieli w podziale na poszczególne regiony. Więc też, jeżeli spotykacie się z osobami, które chcą budować, możecie również uzyskać informacje, jakie są potrzebne warunki, ażeby znaleźć się w takim klubie założycieli. Tutaj, jeżeli w wyszukiwarce napiszecie founder, to pojawi się taka ulotka, a nie, tutaj się nie pojawiła, wczoraj mi się pojawiła, momencik, zaraz ją znajdziemy. Była taka ulotka z zasadami, bo widzę, że teraz są tutaj osoby umieszczone. No nic, znajdę i nie chcę tutaj zabierać Wam za dużo czasu. Znajdę i przedstawię Wam tę ulotkę, załączę na mojej grupie i przedstawię Wam, jakie są zasady, ażeby znaleźć się w klubie założycieli w danym kraju. Mam nadzieję, że te informacje są dla Was przydatne. Jeśli macie jakieś pytania, to zwróćcie się albo do mnie, albo do Olivera, który Wam też bardzo chętnie odpowie na Wasze pytania. Dziękuję i do widzenia i do usłyszenia.